Cześć, jest ze mną dzisiaj Agata Korzemiecka. Nagrywamy kolejnego podcasta. Agata jest szkoleniowcem Athlete Performance, właścicielem firmy Athlete Performance. Jest trenerem przygotowania motorycznego. Jest no właściwie głównie szkoleniowcem trenerów personalnych. Tak? Jest akupunkturzystką. Właściwie ilość zawodów czy ilość talentów Agaty jest bardzo długa. Może więcej ona powie o tym sama, dobrze? Cześć Agata. Cześć, jestem, tak jak już Dawid powiedział, szkoleniowcem, właścicielem firmy Athlete Performance, która jest patronowana przez szkołę IFA Polska. Od kilku ładnych lat na rynku polskim, na rynku szkoleniowym, zajmuję się przygotowywaniem nowych trenerów personalnych, którzy wychodzą spod mojego skrzydełka i pędzą dalej naprawiać nasze pokrzywione społeczeństwo. Również trenerem przygotowania motorycznego, zajmuję się sportowcami, między innymi sztuk walki, pływakami, tenisistami. Hobbystycznie dietetyk, pasjonat dietetyki sportowej, dietetyki klinicznej, suplementacji, ale to robię bardziej dla siebie, dla swoich podopiecznych, nie zajmuję się aspektami szkoleniowymi w tej branży. No i cóż, wielkie hobby, rehabilitacja, prehabilitacja i wszystko to, o czym będziemy sobie rozmawiali. Mhm. No właśnie dlatego ciężko mi było wymienić wszystko to, czym się zajmujesz, bo jest tego naprawdę dużo. Specjalizujesz się głównie w treningu funkcjonalnym, w ufunkcjonalnianiu naszego organizmu i takim troszeczkę połączeniem, podwaliną treningu funkcjonalnego jako aspektu łączącego zarówno sportowców, jak i laików, jak i osoby zajmujące się tylko i wyłącznie rekreacją ruchową, ale i każdego z nas. Ja byłem zaskoczony Twoim wykładem, bo spotkaliśmy się ostatnio na Euforii w Poznaniu. Ja tam próbowałem zmierzyć teorię diety zakwaszającej. Mam nadzieję, że mi się udało. A ty wykładałaś o prehabilitacji, tak? Bardzo często słyszymy o rehabilitacji, czyli o naprawie ludzi, którzy się skrzywdzili prawdopodobnie najczęściej sami swoim niewłaściwym programem treningowym, swoim niewłaściwą dietą, swoim niewłaściwym podejściem do życia, do tego wspaniałego organizmu, który dostaliśmy. A ty powiedziałaś o prehabilitacji, czyli o zapobieganiu temu, co może się wydarzyć. Tak, dokładnie. Tak? Wiesz, tutaj to jest coś takiego, że zobacz, co by się działo, gdyby pierwszym objawem tego, że trzeba dolać oleju do silnika, do auta, byłby jego wybuch. Dokładnie tak na chwilę obecną działa nasze społeczeństwo. Masz jakieś inne porównania, bo w środę padły mi dwa auta naraz. Jedno 15, a drugie 22. I jest to dla mnie dość drażliwy temat, wiesz, jeśli chodzi o auta. Jakby pan, który jest na polu walki, jego karabin by się zaciął, przestałby strzelać i to byłby objaw tego, że on musiałby go wyczyścić. Tak, dopiero tam na polu walki. Więc porównanie jest wiele, ale o co chodzi? Chodzi o to, że w nasze ciało daje nam bardzo często sygnały, że coś się dzieje z nim nie tak. Dlaczego my tych sygnałów nie odbieramy? Wiesz co, jesteśmy tak skonstruowani, człowiek jest zwierzęciem z potężną siłą walki do życia, z siłą przetrwania. I jesteśmy też tak skonstruowani. Ścieżki nerwowe pod kątem naszego bólu i pod kątem ruchu są na tych samych torach, jeżeli chodzi o odbieranie bodźcowania w naszym organizmie. Zobacz, jak małe dziecko się poparzy w palec, to zaczyna się do niego łapać, bo zaczyna nim machać. Dlaczego? Dlatego, że ścieżka ruchu jest silniejsza niż ścieżka bólu w naszym organizmie. Fajterzy, oczywiście ja wiem, że kiedy wchodzi się do oktagonu, tam jest jeszcze adrenalina, tam jest jeszcze wiele hormonów, nas się wyzwala, które nie pozwalają nam odczuwać bólu, ale tak naprawdę oni nie czują bólu. Dopiero kiedy wychodzą z klatki, zaczynają odczuwać dolegliwości, które uzyskali podczas walki. Kontuzja na treningu. Jesteś na treningu, doznajesz kontuzji, ale tak naprawdę niekiedy jeszcze kończysz trening i dopiero kiedy idziesz do domu, kładziesz się do łóżka, zaczynasz to czuć. Zobacz, co się dzieje z olimpijczykami naszymi. Zobacz, jak wiele olimpijczyków po zakończeniu kariery popada w różne nałogi. Dlaczego? Dlatego, że oni przestają trenować, przestają się ruszać i nagle zaczyna wszystko wychodzić. Kolano, staw skokowo-goleniowy, plecy, barki, wszystko zaczyna boleć. Nie bolało ich to podczas ruchu, kiedy cały czas mieli treningi, a kiedy przestali się ruszać, wszystko dochodzi do głosu. To nie jest tak, że tego nie było. To było cały czas, ale zagłuszaliśmy to ruchem. I dlatego jest tak ciężko niejednokrotnie odebrać sygnały od naszego organizmu, że coś dzieje się z nim nie tak. Zobacz,
Nasze ciało jest jak żarówka. Żarówka jest zaprogramowana na powiedzmy 1000 włączeń i wyłączeń. Jeżeli podejdę do gniazdka i zacznę ją zapalać, włączać, zapalać, gasić, zapalać, gasić, zapalać, gasić, to co się stanie? Ona się przypali. Zapali ją wcześniej. A jeżeli będę ją szanowała i raz dziennie podejdę, rano zapalę, a wieczorem zgaszę, to automatycznie żarówka przetrwa więcej. Zobacz, Dave, nasze ciało jest zaprojektowane tak, układ kostny, stawowy, mięśniowy, żeby przetrwać 110 lat. To jak to się dzieje, że ludzie w wieku 20 robią sobie dziurę w szostce, tak? Remalację czwartego stopnia. Czyli coś musiało być nie tak. Ilość błędnych ruchów, ilość błędnych nawyków żywieniowych, niedosypiania, to wszystko prędzej czy później odbije się na nas. Przyjdzie nam zapłacić rachunek. Mówi się, że wydłużyliśmy sobie długość życia. O, wydłużyliśmy sobie długość życia, ale jakość tego życia strasznie spadła. Zobacz, ja na sali teraz obserwuję ludzi, jak prowadzę zajęcia na personalnych. Bardzo często panie, które mają 30, 50 i 20 lat, poruszają się dokładnie tak samo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w dobie XXI wieku, kiedy do sklepu na drugą stronę ulicy jedziemy autem, kiedy mamy pracę siedzącą, w momencie, kiedy siedzimy, nasz kręgosłup jest obciążony o 140%, kiedy siedzimy, sklejają się nam górne warstwy pośladka, mięśnie są nieodżywione i automatycznie dochodzi do różnych kompensacji w naszym ciele. Kiedyś nasi dziadkowie, znaczy ja miałam dziadka, który w wieku 79 lat zapierdzielał na ogródku, kopał grządki i tak dalej, robił, był sprawny. Na chwilę obecną 60-50-latkowie to są osoby praktycznie już takie, jak kiedyś byli 90-latkowie. Co się stało? A słyszałaś może, przepraszam, bo to jest, że ci przerwę, słyszałaś może o takich badaniach wyciągających takie czynniki długowieczności. Są trzy takie najważniejsze czynniki długowieczności. Jednym z nich jest przekrój poprzeczny mięśnia czworogłowego uda. Im ktoś ma większy obwód w udzie, chodzi tutaj o mięśniówkę, tym dłużej żyje. Okazało się właśnie, że starsi mężczyźni czy starsze osoby, które mają większe udo, większe kopyto, mocniejsze kopyto, dłużej żyją i mają sprawniejszy umysł. Trzeba też podkreślić to, że brano pod uwagę osoby starsze, a nie ludzi na siłowni. Tak? No jakby tutaj obwód w udzie nie zawsze się przekłada na sprawność umysłu. Ale jeśli chodzi o osoby starsze, to rzeczywiście ludzie, którzy ciężko pracują, którzy fizycznie pracują, mają wyższy VO2 max, czyli tą wydolność tlenową. Ten VO2 max jest na drugim miejscu pod kątem długości życia, jako czynnik długości życia. Tak? Grube kopyto, VO2 max duży. Trzecim czynnikiem jest lean body mass, czyli szczupła sylwetka. I to jakby się zgadzało, prawda, tak, z swoim dziadkiem. Tak, to jest w ten sposób, że tak, poruszyliśmy tutaj temat trenowania, prawda? Ale zobacz, co się dzieje na chwilę obecną. Zaraz powiem sobie, czym jest ta prehabilitacja. Myślę, że to będzie fajny moment, żeby rozwinąć ten temat. Zobacz. Mamy ludzi. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, ludzie są brzydcy. Naprawdę, teraz już lato, ludzie zaczęli się rozbierać. I chodzę po ulicy i patrzę, że co druga osoba, jak nieco jedna, jest przygarbiona, zamknięta klatka piersiowa, przerośnięte kaptury, ABD, absolutny brak dupy, brak pośladka, wielkie uda. Teraz większość tych osób mówi, o kurczę, jestem gruba, to co robię, muszę się poruszać, to co zrobię, pójdę pobiegać. To jest największy błąd w myśleniu. Dlaczego? Dlatego, że wiedziałeś, że osłabiony pośladek jest w 90% odpowiedzialny za dolegliwość bólową odcinka lędźwiowego. Wiesz co, ostatnio jechałam z panem taksówkarzem, który właśnie mówi, o, pani chyba na trening jedzie, prawda? Mówię, że no tak, na trening jadę. No wie pani co, bo ja byłem u lekarza, lekarz powiedział, że jestem troszeczkę zastały, zasiedziały przy kości, że muszę się poruszać i idę biegać. Wie pan co, mówię, ale pan robi największy błąd, jaki pan może zrobić, ponieważ od tego biegania jeszcze bardziej będą bolały pana plecy. No ale jak to? Wie pan co, no bo już pan ma atrofię pośladka, a podczas biegania wzmocni pan jeszcze bardziej udo, czyli jeszcze bardziej pogłębi sobie pan patologię pod kątem atrofii mięśnia pośladkowego względem przedniego uda. Plecy będą bolały jeszcze bardziej się pan wykrzywi. I to jest, tak wiele osób myśli, wiesz, że zobacz, mówić po angielsku, jak chcesz mówić po angielsku, to
idziesz się tego nauczyć do szkoły. Jak chcesz jeździć autem, to idziesz robić prawo jazdy. Ale jak chcesz trenować, to wstajesz, idziesz biegać albo idziesz na siłownię. To jest błąd kategorii ciężkiej. Nie można zrobić czegoś takiego. Trenować też trzeba się nauczyć. Mamy połączenia między mózgiem a mięśniami i wiesz, tak jak mówiłam, wywodzę się z treningu funkcjonalnego, którego prekursorami na świecie są uważani Karl i Berta Bobatowie. To było małżeństwo. Jeden był tam neurochirurgiem, a druga była od rehabilitacji. Mam nadzieję, że nie pomyliłam. I wiesz, do jakiego oni wniosku doszli? Że ciało nie wie nic o mięśniach. Że mózg, przepraszam, mózg nie wie nic o mięśniach. Mózg kojarzy tylko wzorzec ruchowy. I to jest prawda. O zależności od tego, jak się ustawisz, jak dopniesz mięśnie, tak będzie pracowało twoje ciało. Zobacz, jak wiele osób nie czuje pośladków w przysiadzie. To nie jest tak, teraz robię przysiad, będzie pracowała dupa. No nie. No właśnie. A dlaczego ich nie mają? Bo był gdzieś błędny wzorzec ruchowy. I teraz nawet jeżeli on zrobi poprawny przysiad, to bardzo często nie wyczuje tego pośladka i go nie zaktywizuje. Dlatego, że jest za błędnym wzorcem ruchowym idą atroficzne mięśnie, które później trzeba nabudować i uzupełnić ich braki. Więc tak naprawdę, jeżeli chodzi o trenowanie, o to, co się dzieje, że teraz jest taki boom, że każdy idzie na siłownię, każdy idzie biegać, to uważam, że to jest najgorszy pomysł, jaki można zrobić dla społeczeństwa, bo oni są jeszcze bardziej pokrzywieni, jeszcze bardziej połamani. Zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Ja mam dwa takie brzydkie nawyki. Jednym z nich jest oglądanie tego, co ma kto przede mną w Biedronce na Radzie. Drugim nawykiem jest patrzenie ludziom na stopy, prawda? Jak wykrzywiają, jak chodzą. Jako judoka, czy z klimatu judockiego mamy raczej stopy takie szersze, rozszczłopane, ze względu na to, że wiesz, większe życia bez butów, ale nie ma czegoś takiego, wiesz, jak płaskostopy. Nie chodzimy też na boku buta, tak? Ten but nam się nie ześlizguje. A mnóstwo osób, nawet wiesz, w takich butach ortopedycznych, jak to chodzą właśnie ci, nie wiem, nacjonaliści, powiedzmy, tak? Łysi chłopcy w ortopedycznych butach. Nawet takie buty są ludzie w stanie zniszczyć. Wiesz, jakby wojskowe buty są w stanie ludzie zniszczyć, chodząc po prostu na boku. I wyobrażam sobie, że tacy ludzie wpadają nagle na cudowny pomysł, żeby przejść na jakąś tam dietę katorżniczą, nie wiem, odchudzanie się na aloesach i zacząć biegać maratony. To miałem takiego podcasta z Jakubem Krzyżakiem właśnie temat też biegania i tego, co on robi ze swoimi klientami. Ja mówię, że bardzo częstym przykładem takiego właśnie takiej głupoty jest pomysł przywódcę, czy zakład przywódcę, że ja w tym roku przebiegnę maraton. To jest, wiesz co, powiem tobie tak, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urażę. Na IWEN, jak teraz ostatnio była konferencja IWEN, na której miałam swój wykład, w wykładzie były pytania do prelegentów i pani zapytała się mnie, czy prowadzę maratończyków. I powiedziałam, że nie. A to pani się zdziwiła, mówi, dlaczego? To jest takie popularne teraz. Ja mówię, bo dla mnie maratończyk na mecie wygląda jak osoba potrącona przez samochód. A ja jestem trenerem, który jest trenerem funkcjonalnym. I to nie jest zdrowe, tylko to jest kolejne pytanie. Jeżeli przychodzi do mnie sportowiec, sport to jest zupełnie inna działka, jeżeli przychodzi do mnie sportowiec, ja zadaję mu pytanie, czy ty żyjesz po to, żeby trenować, czy trenujesz po to, żeby żyć? I w zależności od odpowiedzi, tak tą osobę prowadzę. Jeżeli jesteś sportowcem, licz się z tym, że kontuzja prędzej czy później przyjdzie. Jeżeli jesteś sportowcem, ja nie prowadzę cię funkcjonalnie, ja jestem trenerem motorycznym, wyciągam od ciebie cechy motoryczne. Ale jeżeli jesteś Kowalskim, to dla ciebie nie jest najważniejsze przebiec ten maraton, tylko dla ciebie jest najważniejsze pójść pograć ciekami w piłkę, wstać rano bez dolegliwości bólowych, mieć ewentualnie zarys kraty na brzuchu i się dobrze czuć. Tak? Więc wtedy podejście trenera zupełnie jest inne do takiej osoby. Wtedy włączamy bardzo szerokie aspekty prehabilitacyjne, wtedy stawiamy na wzorce ruchowe, ontogenetyczne wzorce ruchowe, które każdy z nas posiadał jak był dzieckiem, ale niestety życie XXI wiek te wzorce zaburzyły. Jak byłeś na moim wykładzie, widziałeś, puściłam bardzo fajny filmik. Naszym bohaterem mojego filmiku był 13-miesięczny Marcel. Właśnie chciałem do niego nawiązać, bo ostatnio obserwowałem dzieciaki u mnie w klubie judowym. Właśnie dokładnie. Jak dokładnie, robią przysiady? Wiesz co,
No, może powiedzmy, jak ten filmik wyglądał. Wyglądało wygląda. to następująco. Nagrałam półtora minutowy filmik mojego chrześniaka, który biegał na boso, tylko i wyłącznie w pampersie, za piłką. I w ciągu półtorej minuty 8 razy zrobił full squat, ass to grass, idealny. Plecki, słuchaj, stópki rozstawione, orzepki, druga oko śródstopia, proste plecy, centrowanie ustawione na tylną część ciała, więc idealny przysiad. Około, tak jak mówię, 6-8 razy wykonał to przez półtorej minuty. Następnie postanowiłam zblokować mu jeden z segmentów ciała, czyli staw skokowo-goleniowy. Nasze ciało dzielimy na 7 segmentów. Staw skokowo-goleniowy, staw kolanowy, stawy biodrowe, odcinek lędziowy, odcinek piersiowy kręgosłupa, łopatka i odcinek szyjny. Każdy z tych segmentów ciała potrzebuje danej cechy, bądź mobilności, bądź stabilności, bądź jednego i drugiego. Akurat staw skokowo-goleniowy potrzebuje naturalnej mobilności, zaś staw kolanowy jest stawem zawiasowym, jest stawem stabilnym. W związku z tym, że ciało jest idealnie potrafi doprowadzić... Ciało wyłącza kompensację wtedy, kiedy nie może czegoś wykonać, tak? No i stwierdziłam, że temu mojemu Marcelkowi 13-miesięcznemu ubiorę butki za kosteczkę, czyli zabrałam mu mobilność w stawie skokowo-goleniowym i ubrałam mu dżinsy, czyli delikatnie zabrałam mobilność stawów biodrowych. Wzorzec ruchowy zmienił się na tyle, że nie robił squatu, tylko zaczął się schylać. Pupa była wysoko uniesiona, grupa kulczowo-goleniowa naciągnięta, a on schylał się po zabawkę, a nie siadał pośladkami do ziemi. To wyobraź sobie, skoro buty i dżinsy tak zmieniają nasz wzorzec ruchowy, to jak 8-godzinne siedzenie, jak wysokie szpilki u kobiet, jak praca przy komputerze zmienia całkowicie nasz bodziec, który idzie do układu nerwowego i funkcjonalne wzorce ruchowe. Więc w tym momencie powinniśmy włączyć ten aspekt prehabilitacji. Każdemu się prehabilitacja kojarzy z mobility, z masażami, z akupunkturą. No nie jest tak do końca. Więc może teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czym jest prehabilitacja. Prehabilitacja są to wszelkie działania, które pozwalają nam odciągnąć kontuzję możliwie w nieskończoność. Tylko, że kontuzje zaczynają się od błędnych ruchów, więc skoro zaczynają się od błędnych ruchów, to jest ich etiologia, to należy też to zmienić. Czyli głównym elementem prehabilitacji będzie poprawne ustawienie naszego ciała i zadbanie o to, żeby segmenty ciała miały swoją cechę, mobilność i stabilizację w odpowiednim stopniu. Więc narzędzia, którymi to robimy, tak jak właśnie akupunktura, tak jak masaże, tak jak puszczanie punktów spustowych, stretching, dynamiczne treningi i tak dalej, to są tylko narzędzia do tego, żeby ustawić nasze ciało w odpowiednich płaszczyznach, żeby kręgosłup miał swoje naturalne krzywizny, bo tak naprawdę wszystko zaczyna się od kręgosłupa. Jeżeli będziesz miał kontuzję stawów dystalnych, a nie jesteś w stanie ustawić swojego kręgosłupa, to nigdy, nigdy w życiu nie wyleczysz tych kontuzji, tylko i wyłącznie je zaleczysz. Zobacz, nasz kręgosłup ma swoje naturalne krzywizny. Zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy pogłębisz lordozę odcinka lędziowego. W przeciwieństwie do tkanek... Cały czas mam pogłębioną lordozę. No, nie, słuchaj, to teraz wiesz, co się dzieje z twoim organizmem. Nawet jak śpię w pozycji, wiesz, embrionalnej, to mam, właśnie ostatnio patrzyłem, jak śpię w pozycji bocznej, wiesz, embrionalnej, to... Lordozę mam dalej ściągnięte. Dalej mam dupę w górę. Ja pierdzielę, żartujesz teraz. Nie, naprawdę. Mam, nie wiem. Wiesz, jakby ze względu na to, że przez wiele, wiele lat byłem judoką, to mięśnie pośladkowe są dość mocno ukształtowane jako główne stabilizatory miednicy, tak? Więc zawsze miałem problem z kupieniem spodni. W ogóle to jest inny taki aspekt, że spodnie w dzisiejszym czasie kupić komuś, kto robi przysiady, czy jest judoką, jest wielki problem. Są spodnie szyte na chłopaków bez tyłka. Nie? Wiesz, jak wejdziesz w spodnie, to nie zapniesz rozporka. I ja bardzo chciałbym, żeby to nie przez tyłek, nie mógłbym zapiąć tego rozporka, tak? Ale to ogólnie, wiesz, zbyt duży tyłek i masz problem później z zapięciem. A znowu w pasie mam luz. W pasie jest luz i wiesz, i trzeba albo spodnie przerabiać, albo nie wiem, pasek nosić i tak dalej, i tak dalej. My word. Tak, no ale drugą rzeczą jest to, że
zawsze przez i okres judo i później teraz po judo razem z crossfitem uprawiałem dużo podnoszenia ciężarów, rwania, martwych ciągów, podrzutów i niestety wszystko, wiesz, wzmacnia tylną część ciała, mięśnie grzbietu i są dość mocno chyba, wydaje mi się, że przepracowane w stosunku do tego, co jest z Tak. przodu, czyli mięśnie brzucha są słabsze od mięśni grzbietu, biodrowo-lędźwiowy jest przykurczony od siedzenia przy komputerze, no i tak wszystko ustawia moją pozycję w takiej. No jakbym był, wiesz, małolatko, to by było chyba fajne, co nie? Tyłeczek wypięty do tyłu, tutaj z punktu widzenia, wiesz, 34-latka, no to jest problem właśnie z bólem w odcinku lędźwiowym No tych właśnie, tutaj pleców. sobie odpowiedzieliśmy na pytanie, znaczy odpowiedzieliśmy sobie na pewną rzecz. Tył jest silniejszy, przód jest słabszy. Nasze ciało nam nigdy nie daje nic za darmo, tak? I w konsekwencji tego zjawiska masz dolegliwość bólową w odcinku lędźwiowym. A wiesz dlaczego? Już ci mówię, zobacz. Tkanki miękkie w naszym ciele, mięśnie, powięź, można rozciągnąć delikatnie, znaczy wydłużyć je. Rzeczą, która nie zmienia swojej długości, są nasze nerwy. Chciałem, że powiesz penis. Nie zmienia, uwierz mi. Zmienia, zmienia, Zmienia. zmienia, ale to w tak, ale Dobra, to. wróćmy do tematu, bo robię się czerwona. Więc nasze nerwy nie zmieniają swojej długości. I teraz, jeżeli pogłębiasz lordozę w odcinku lędźwiowym, to korzenie nerwowe w dolnym odcinku pleców, znaczy korzenie nerwowe, układ nerwowy zaczyna się bać, że coś się z nimi stanie. Tak? W dolnym odcinku pleców korzenie nerwowe, no bo lordoza się powiększyła. Więc napina wszystkie mięśnie dookoła. W związku z tym, że to jest połączone z nerwem obwodowym, a nerw obwodowy łączy nasze kończyny, nogi, ręce z centralnym układem nerwowym, to automatycznie mięśnie w tych kończynach też zaczynają być napięte. Więc w momencie, kiedy masz przodopochylenie miednicy tak zwane, czyli pogłębioną lordozę w odcinku lędźwiowym, masz błędne napięcie, spastyczność, bo idzie to od przyczyn neurologicznych, błędne napięcie grupy kulszowo-goleniowej, przedniego uda oraz łydki. I teraz, czy stretching tutaj może nam pomóc? Nie. Jeżeli masz klientów, którym nie możesz rozciągnąć grupy kulszowo-goleniowej i łydki, rozciągasz, przychodzisz na kolejny trening, a one się tylko minimalnie to się poprawiło, ale dalej nie jest tak, jakbyś chciał, zwróć uwagę na ich odcinek lędźwiowy. W momencie, kiedy ustawisz odcinek lędźwiowy w odpowiedniej pozycji, nadasz, zrobisz tak zwaną sekwencję napiętą, naturalną, czyli ustawisz kolec biodrowy przedni, górny na linii równej z dolnymi żebrami, uszy nad barkami, klatka piersiowa będzie otwarta, stopy na szerokość bioder, kolanka skręcone, czyli dasz moment rotacji w biodrze, automatycznie grupa kulszowo-goleniowa sama się wydłuży bez treningu. Więc tak naprawdę wystarczy ustawić kręgosłup w odpowiednich jego krzywiznach, a nagle zobaczysz, że stretching, który robiłeś i nie działał, zaczyna działać. Czyli świadoma postawa. To, co mówił Kali Starrett, kiedy chodził po swoich kursantach i każdego Oczywiście. tak lekko z liścia walił w brzuch i kazał napinać przynajmniej tam, gdzie nie wiem, w 10, 15, Już 20% mówię, jak to mięśni jest. brzucha. Kali Starrett jest moim guru, wiesz, ja miałam przyjemność opiniować jego książkę, byłam jednym z głównych opiniodawców książki Becoming Supple Leopard, bądź sprawny jak Lampard, która wyszła w zeszłym roku w listopadzie. Bardzo polecam, bardzo polecam. Jeśli jeszcze nie macie, to musicie to Każdy mieć. To jest trener jak personalny. Biblia, must have. dokładnie. Kali Starrett mówi, że to jest tak zwany test klapsa w brzuch, że powinieneś podejść do każdego swojego kolegi, koleżanki i trzasnąć go delikatnie w brzuch i on nie powinien mieć odruchu wymiotnego, nie powinien się zgiąć. Na co dzień powinniśmy mieć napięty brzuch około w 20%. W momencie, kiedy robimy lekki jogging bądź inne czynności, które wymagają już podbicia od natętna, powinno to być 40% napięcia naszych mięśni brzucha. No a kiedy jesteśmy na siłowni, robimy rekord w martwym ciągu albo w przysiadzie, no to tam leci już, albo biegniemy na setkę swój rekord, to tam już jest 100% napięcie mięśni brzucha. W tym momencie one chronią nasz kręgosłup. Tylko zobacz, wiele osób myśli, że jak napnie brzuch, to już ich kręgosłup jest w porządku. Nie jest tak. Ja jak biegam bez koszulki, mam zawsze 100% Ja napięcia, też. wiesz. Ja w stanie biegam zawsze. I też napinam 100%. Tylko wiesz, to jest w ten sposób, bo mięśnie koru tylko i wyłącznie stabilizują nasz kręgosłup. Natomiast nie ustawiają go. A wtedy nie jesteśmy w stanie go chronić, jeżeli on nie jest odpowiednio ustawiony. Co ustawia nasz kręgosłup? Miednica. Co ustawia miednicę?
dupa. Więc wpierw należy ustawić poprzez napięcie pośladku w odpowiedniej pozycji stóp nasz kręgosłup, a następnie wystabilizować go naszymi mięśniami koru, żeby to miało w ogóle jakiekolwiek ręce i nogi. Zobacz, tak jak mówiłam, w naszym ciele jest, nasze ciało ma potężne zdolności do kompensacji. I jeżeli wracając, nawiązując do brzucha, zobacz, jak wielu mężczyzn ma kratę na brzuchu, tak? Wygląda na to, że mają fenomenalnie silny brzuch, silne pośladki, silne nogi, wielka klata i nagle biorą rekord na przysiad. Znaczy nawet nie rekord, 70% ciężaru maksymalnego. Patrzysz na ich odcinek lędźwiowy, a on zaczyna być niestabilny. Wiesz, kurde, no jak to? Silny brzuch, silne plecy, prostowniki jak rury PCV, silna dupa, silne nogi, a on się pod tą sztangą chwieje. Wiesz, dlaczego tak jest? W momencie, bo nasz odcinek lędźwiowy potrzebuje stabilizacji, ale nasz odcinek piersiowy, kręgi w odcinku piersiowym potrzebują swojej naturalnej mobilności. Jeżeli one jej nie mają, to tą mobilność przejmuje odcinek lędźwiowy. I wtedy nie wiadomo, jak będziesz miał silny brzuch, nie wiadomo, jak będziesz miał silne plecy, kiedy wejdzie na ciebie ciężar, kiedy twoje ciało zostanie poddane stresowi, jakim jest trening, wszystko wyjdzie i wyjdzie twoja niestabilność. Więc o czym to mówi? O tym, że te 7 segmentów ciała, o których wspomniałam, jeżeli jakiś segment zawodzi, to w górę bądź w dół do naszego ciała. Klatka piersiowa zejdzie niżej. Staw skokowo-goleniowy wejdzie niżej. Te cechy zaczną przechodzić i automatycznie będzie można bardzo szybko dojść do kontuzji. Czyli rehabilitacja, ten nasz temat główny, będzie opiekowaniem się naszymi segmentami ciała, nadawaniem im odpowiednich cech, ale również poprzez poprawne ustawienie. Czyli to, o czym bardzo często, tak jak mówię, Skali Stalet mówi, tak? Ustawienie świadome, ustawienie ciała, poprawne ustawienie ciała, poprawne ustawienie naturalnych krzywizn naszego kręgosłupa. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty prehabilitacji, to ustawienie, to jest moim zdaniem 70% tego, żebyśmy nie eksploatowali swojego ciała, ale dbali o nie również na co dzień. Natomiast tutaj wchodzi jeszcze oczywiście dieta, tak? Pod kątem zmniejszenia się choćby stanu zapalnego. Zdecydowanie. Zobacz, Staret podzielił sobie kontuzje, które występują na siłowni, na 4 kategorie. Ja jestem w ogóle zachwycona tym podziałem i dopiero jak to przeczytałam w książce, okazało się, że kurde, faktycznie tak jest. Mamy 4 kategorie pod kątem bolesności, pod kątem występowania na siłowni tych kontuzji. 2% ze 100 to są wypadki losowe, to jest 1%, oraz już ci mówię, jak to. No, podobno większość wypadków zdarza się w domu. Mówisz? Tak, podobno w statystykach jest. Możliwe, znaczy jeżeli chodzi o wypadki losowe, to powiem ci, że... Czy nie można trenować w domu? Tak mi się wydaje. Słuchaj, jestem tyle lat na siłowni i 2 razy słyszałam o tym, jak raz mój podopieczny zrzucił 51 na klatę, bo postanowił wyciskać, a zabrakło mu siły i spadła mu sztanga, bo nie miał spotera. I drugi raz nasz szkoleniowiec, nie będę wymieniał nazwiska, bo będzie na mnie krzyczał, wkręcił sobie palec w linki od wyciągu. Więc no właśnie nie wiem, wiesz. Bez sensu, powiedz może no, bez sensu. I z Gdańska jeszcze, słuchaj, chłopak, znasz go bardzo dobrze. Też brechtałam strasznie. Więc ale na siłowni siedzę już parę ładnych lat, w sporcie siedzę 24 lata i to były 2 przypadki takie ciężkie, o których słyszałam. Więc zobacz, procent faktycznie niewielki. I to są te poważne kontuzje, tak? Patologie, czyli osoby schorowane. Co? W judo, przepraszam ci, w judo największe kontuzje, jakie pamiętam, to było zawsze na piłce nożnej. Powiem ci, że jak trenowałem przez wiele, wiele lat i to wiesz, na wysokim poziomie to jest sporty sztuk walki,
wiesz, przy kadrze narodowej gdzieś tam i tak dalej. I nigdy te kontuzje, te złamania, zwichnięcia nie wychodziły w trakcie walki, kiedy podnoszę partnera, czasami stojąc na jednej nodze, skręcając jeszcze, wiesz, w powietrzu, robiąc jakąś rotację. Każdy ortopeda, wiesz, widząc wiele technik judo i przeciążeń, które zachodzą na stawy, złapałby się za głowę. A no, kontuzje niestety, ale zawsze były z piłki nożnej albo, wiesz, z koszykówki. Brak odpowiedniej rozgrzewki. Z koszykówki, dokładnie. Wiedziałeś, że koszykówka jest najbardziej kontuzjogennym sportem na świecie? No, tak? Koszykówka też była zaskoczona. Naprawdę. Jakiś czas temu się dowiedziałam. Ale słuchaj, wracając do tej kontuzji. Mamy 2% tam, czyli mamy patologię, czyli osoba chora, jaka z nowotworem, jakieś choroby autoimmunologiczne, poważne kontuzje, czyli ktoś sobie jakiś miał wypadek, coś sobie zrobił, a wiesz, że aż 98% kontuzji występujących na siłowni wynikają z naciągnięć bądź błędnego obwodu otwartego. Co to znaczy? Błędny obwód otwarty, pozycja początkowa i końcowa. Mówi się, że martwy ciąg jest kontuzjogenny. Przepraszam za wyrażenie, gówno prawda. Nigdy nie widziałam jeszcze, żeby ktoś podczas wykonywania poprawnego wzorca ruchowego w martwym ciągu zrobił kontuzję. Kiedy sobie ją robi? Jak podnosi nieumiejętnie sztangę, bądź jak sobie za dużo na nią nałoży i robi błędnie w skociego grzbietu ten wzorzec ruchowy, albo jak już jest zmęczony i rzuca sztangę. Wtedy są kontuzje. Sam wzorzec martwego ciągu jest fenomenalnym wzorcem i absolutnie nie jest kontuzjogenny. Kolejna sprawa, czyli pozycja początkowa i końcowa, i to jest przestroga dla wszystkich trenerów personalnych. Pilnujcie zawsze tego, jak wasz podopieczny zaczyna i kończy serię, kończy ćwiczenie. Jest jeszcze jeden ważny aspekt, dlaczego należy zwrócić na to uwagę. Wiedziałeś, że twój układ nerwowy pamięta ostatni ruch w serii? Jeżeli uczysz się nowego ćwiczenia, Turkish get up, tak? Albo nie wiem, zarzutu, rwania, czegokolwiek, overhead squat, o, robisz overhead squat, tak? Przysiad ze sztangą nad głową i zrobiłeś 3 serie i jesteś już zmęczony w 3. serii i ten twój ostatni overhead był brzydki, zachwiany, nie miałeś pozycji loka domkniętego. Wiesz, co musisz zrobić? Odłożyć sztangę, przejść się kawałek, a potem wrócić pod tą sztangę, zdjąć ciężar, założyć go trochę mniej i zrobić ostatni, najładniejszy, jaki potrafisz, overhead. Po co? Po to, że twój układ nerwowy koduje ostatni ruch w serii. Ostatni ruch, którym kończyłeś serię. A zobacz teraz, jak to się ma do kulturystyki i powtórzeń oszukanych. Ostatni ruch w serii pamięta zawsze telefon w kulturystyce, prawda? Tak. Wiesz, selfie, jak to się mówi. Znaczy nie, jeżeli chodzi o kulturystykę, ja uważam, że kulturystyka może być zdrowa i o tym fenomenalnie wypowiadał się Rafał Borysiuk na Euforii. Wykład w ogóle po prostu, który naprawdę powalił mnie na kolana. Rafał, jeżeli będziesz tego słuchał, to gratulacje. No, wow. I naprawdę mówił, jakie są metody kiedyś, a dziś, i że jest to możliwe. Jest to możliwe. Nie w całym roku, że przed okresem startowym na pewno jest większe ryzyko i trzeba przypiłować, jak w każdym sporcie, ale jeżeli wdrażasz aspekty prehabilitacji i odpowiedniej diety, to jest to możliwe, że kulturyści mogą być zdrowi. Natomiast wracając sobie do tych kontuzji, powiedzieliśmy sobie o tym obwodzie otwartym, tak, że błędna pozycja początkowa i końcowa, i naciągnięcia. Zobacz, to jest aż 98%. Naciągnięcia i błędna pozycja to są przyczyny kontuzji na siłowni. I teraz, czym będzie prehabilitacja? Czy ja mogę uniknąć kontuzji w postaci naciągnięć? Oczywiście, że mogę. Jeżeli mam błędnie napiętą grupą kulszowo-goleniową, ustawię odpowiednio swój kręgosłup, a następnie zwiększę elastyczność tej grupy, to jest prehabilitacja moja poprzez unikam kontuzji w wyniku naciągnięć. Zwiększenie zakresu ruchu w stawach. Zobacz, jak wielu mężczyzn, którzy mają ograniczone mobilność w stawach barkowych, gdyby tylko zwiększyć odrobinę im tą mobilność, już kontuzje wynikające z naciągnięć można byłoby u nich zdjąć i po prostu pilnować pozycji końcowej, początkowej, wiedzieć, jak to robić. Więc tym jest prehabilitacja. I czy możemy to robić? Tak, może to robić każdy, może to robić zawsze, tylko po prostu trzeba wiedzieć, jak. Wiedzieć. Wiesz, się dziwię, bo wiele ćwiczeń, których jest propagowanych, wiesz co, przez mass media, w telewizji i tak dalej,
Wiele z tych ćwiczeń jest bardzo dysfunkcjonalnych. I to mnie dziwi. Połowy zakresy ruchów, pół przysiady. Czyż to wszystko cementuje nam błędne wzorce ruchowe, skraca nam dane mięśnie. Zobacz, co się dzieje, kiedy robimy pół przysiady. Ja ostatnio rozmawiałam właśnie ze znajomą, która prowadzi zajęcia na sali fitness. Ona do mnie mówi, mówi, Aga, bo ty cały czas tak nam każesz dochodzić do tych przysiadów S to grass, z dupskiem do ziemi, tak, że mamy klienta od początkującego, ale w ciągu powiedzmy 3-4 miesięcy, pół roku staramy się dążyć z nim do tego pełnego przysiadu. A nas na fitnessach uczyli, że robimy tylko połówki. Powiedz mi dlaczego? Daj już nasza odpowiedź, jak myślisz, dlaczego tak wiele... Bo kolano się zgina do końca. Bo kolano się zgina do ale końca. Ale dlaczego tak uczą na fitnessach? Dlaczego połówek uczą na fitnessach? A wiesz co, z założenia takiego, że jak schodzi się niżej, to się niszczy kolana. Jest taki, a ja ci powiem jeszcze coś innego. Wiesz co zaobserwowałam? Na sali fitness masz 20 osób. I teraz jakby każdy miał... Widziałeś większość osób, które robią przysiad do ziemi? Większość z nich, większość ludzi nie potrafi tego zrobić. Jakby teraz takiej pani na sali weszło 20 osób, takich połamanych, to przecież byłaby kontuzja za kontuzją, kontuzją by popychała. Więc bezpieczniej jest robić połówkę. A to, co się dzieje potem z tymi ludźmi, jak oni wyjdą z tej sali, to, że skracają im się zginacze bioder, to, że robią się przeciążenia w kręgosłupie, to ja już umywam rączki. Na sali się im nic nie stało. Więc... No tego typu podejście troszeczkę jest moim zdaniem błędne i wiele osób w mass mediach leci po prostu na łatwiznę, tak? Bo tu i teraz wygląda to fajnie, a to, co się dzieje z tobą później, to mnie to nie interesuje. I też uważam, że jest to brakiem znajomości anatomii. Wielu trenerów nie ma pojęcia, gdzie jest mięśnie wielodzielne. Nie ma pojęcia, co to jest ACL. No, dla mnie to jest po prostu rzecz karygodna. Nie można pracować z ludzkim ciałem, nie znając tego, jak ono pracuje. I myślę, że tutaj też z tego aspektu wychodzi bardzo, bardzo wiele kontuzji. Wtedy, jeżeli nie znasz anatomii, jeżeli nie wiesz, jak pracują dane mięśnie, no to jak ty jesteś w stanie je wyćwiczyć, skoro nie wiesz, na czym ty pracujesz? No a to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o kompetencje trenerów personalnych. No ale powoli to się zmienia, między innymi tak, dzięki tak, tobie. Tak, jestem z tego bardzo dumna. I mam nadzieję, że moi trenerzy to słuchają i wiedzą dokładnie, o czym mówię. Kurczę, słuchawki spadły. No. Super. Wiesz, ja na swoich wykładach też o crossfitach postaram się, mimo że mówię głównie o żywieniu i suplementacji w crossficie, to staram się podrzucać kilka narzędzi ze sportu takiego olimpijskiego, właśnie judowego. Są też sporty siłowo-wytrzymałościowe, więc zakres pracy tak naprawdę jest ten sam. Intensywność jest ta sama albo być może nawet większa. Więc staram się podrzucać też narzędzia z zakresu właśnie narzędzia trenerskie do biczowania zawodników jak najmocniej, ale też sprawdzania ich. Nie? Bardzo często zachęcam do powrotu do akademii, bo tak jak i trenerzy personalni u ciebie, bardzo często nie skończyli wychowania fizycznego. Ja wiele mam do zarzucenia, gdzieś tam nie do końca jestem zadowolony być może ze wszystkich przedmiotów na mojej uczelni, ale wiele przedmiotów na pewno bardzo ceniłem i ten i podejście akademickie w wielu aspektach jest na pewno bardzo fajne. Także zachęcam na przykład ludzi do sprawdzania swoich możliwości i kontaktów z katedrą fizjologii, na przykład żeby zmierzyć sobie VO2 max, żeby nie biegać bez sensu, tylko żeby biegać na konkretnym tętnie albo na konkretnym tempie, które nam wyznaczy na przykład fizjolog, żeby sprawdzić sobie na przykład testem Wingate'a 30-sekundowym, jaką moc osiągamy, czy jesteśmy sprinterami, czy jesteśmy sprinterami, czy my się rozpędzamy, czy przyspieszamy, czy się rozpędzamy, prawda? I od tego zaczyna się próbować, wiesz, gdzieś tam to zmieniać. Ja ci powiem w ten sposób, tutaj fajnie uderzyłeś w klimaty wydolności. Ja uważam, że nasze ciało jest jak Ferrari, ale nawet Ferrari bez dobrej wachy i przeglądu daleko nie pojedzie. Teraz czym jest przegląd do naszego ciała? Zobacz, jak wiele osób, nawet jeżeli jesteś trenerem personalnym, nie masz tej wiedzy z zakresu prehabilitacji, rehabilitacji, masz nowego klienta, oddaj go na jedną wizytę do dobrego rehabilitanta, żeby go obejrzał. I powiedział ci, słuchaj, na to i na to musisz uważać. W pierwszej kolejności musisz wzmocnić to i to. I wtedy ty jako trener, jeżeli nie masz tej wiedzy, moi trenerzy mają, serdecznie zapraszam na kursy, mała reklama musiałam.
Jeżeli nie masz tej wiedzy, to nie idziesz po macku, tylko wiesz, w jakim kierunku dążysz. Po takim sprawdzaniu, jeżeli ktoś ci powie, co masz robić z tym swoim podopiecznym, to jest przegląd. Jeżeli już jesteś zwykłym Kowalskim i chcesz sam trenować, to też nie zaczynaj tego sam, tylko idź do rehabilitanta, niech on cię obejrzy i powie ci, co jest z twoim ciałem. Jeżeli jesteś sportowcem i masz więcej niż 4 jednostki treningowe w tygodniu, to raz na 1,5 miesiąca idź do rehabilitanta, nawet jak cię nic nie boli. I niech on cię obejrzy i powie, czy wszystko jest ok, czy może jednak są ponapinane dane mięśnie, czy może jednak trzeba coś z tobą zrobić, żeby chronić cię przed tą kontuzją, żeby nie było za późno, żeby nie doprowadzić do niej. A oczywiście waha, paliwo, no to ty chyba sam wiesz najlepiej, jak ważne jest żywienie. Powiem ci, dzisiaj, zanim zaczęłam z tobą rozmawiać, byłam na treningu i w weekend miałam bezwęglowodanów, zjęłam węgle w weekend. I powiem ci, że dzisiaj na treningu, kiedy robiłam czystą kulturystykę, było tak brak pompy mięśniowej, było tak mi przykro, więc wystarczyło 2 dni ścięcia węglowodanów, a już moje ciało, moje mięśnie, które są doświadczane 10 razy w tygodniu, w 5 dni, to zaczęło pracować zupełnie inaczej. Ta dieta jest naprawdę cholernie ważna. Wiesz, ja moich trenerów personalnych zawsze uczę jednej rzeczy, że bardzo ważna w prowadzeniu naszych klientów jest systematyczność. I teraz jest coś takiego jak rozgrzewka, prawda? Wiedziałeś, że poprzez rozgrzewkę odpowiednio zaprojektowaną, indywidualnie zaprojektowaną dla twojego klienta, możesz wyciągnąć mu patologię, robiąc tą rozgrzewkę 3 razy w tygodniu przez 8 minut. Wydawałoby się to być dziwne. I często ludzie wchodzą na siłownię, idą troszeczkę na bieżnię, pobiegają i zaczynają robić trening, nie zwracając uwagi na to tak naprawdę, czego potrzebuje ich ciało. A wystarczyłoby iść do dobrego fizjo, który by powiedział, że na przykład klatka piersiowa jest zamknięta, prostownik w odcinku lędziowym jest skrócony i trzeba nad tym popracować. Wtedy ty, nieważne czy robisz klatę, czy robisz nogi, czy robisz trening wydolnościowy, zawsze pracujesz sobie 3 razy w tygodniu, powiedzmy przez okres 8 tygodni, przez 3 minuty nad każdym z tych mięśni. Efekt końcowy po 8 tygodniach naprawdę niekiedy powala. Słuchaj, ja w ten sposób likwidowałam wdowie garby, likwidowałam potężne lordozy, likwidowałam skoliozy funkcjonalne. Więc wystarczyło mi 8 minut, 8-12 minut, 3 razy w tygodniu, przed treningiem, powtarzalną rozgrzewkę, która miała tak zwane 4 składowe. Uczę moich podopiecznych zawsze, że taka poprawna rozgrzewka powinna zawierać podbicie tętna, poprzez podbicie, słuchaj, już 1,5 stopnia podbicia tętna zwiększa elastyczność naszych włókien kolagenowych. Porządne podbicie tętna, ukrwienie naszego organizmu, następnie przerolowanie, to jest zupełnie co innego niż rolowanie. Rolowanie jest to technika, w której puszczamy punkty spustowe. Jest to silna technika, która jest techniką, można to porównać do masażu głębokiego. Przerolowanie jest pracą ciągłą wzdłuż włókien mięśniowych na dociśnięciu około 30-50%. Mają to na celu tylko znów zwiększenie elastyczności włókien kolagenowych, zwiększenie przepływu krwi i danie bodźca do układu nerwowego, że ten mięsień zaraz będzie pracował. Następnie powinniśmy wdrożyć stretching dynamiczny, a jeszcze później te mięśnie stonizować, bo nie można wyjść po rozluźnieniu, po uelastycznieniu mięśni pod sztangę bądź na trening. Trzeba jeszcze dać, wrócić tonus mięśniowy. Więc jeżeli masz taką rozgrzewkę składającą się z 4 składowych, jest to oczywiście rozgrzewka ukierunkowana głównie dla Kowalskich, ponieważ ze sportowcami to już są rozgrzewki bardzo mocno specjalistyczne i troszeczkę tutaj dzielę sobie rolkę i stretching dynamiczny pod kątem już całego treningu, ale u Kowalskim, jeżeli pracujesz na takim schemacie 4 składowych rozgrzewki, to już po 8 tygodniach 4, 6, 8 tygodni widać naprawdę potężne efekty, ci ludzie zaczynają się dobrze czuć. Już na dniach rzucę, słuchaj, zdjęcie mojego podopiecznego Krzysztofa, z którym w 11 tygodni zgubiłam 15 kilo, ale waga, wiedziałam, że mu zejdzie, bo on się trzymał diety, to nie było dla mnie problem, tak? Ale najbardziej jestem dumna, że on miał potężny przerost prostowników w odcinku piersiowym, był zgarbiony, wyglądał po prostu brzydko.
a na chwilę obecną ma pięknie otwartą klatę, jest prosty, a nic więcej nie robiłam jak prehabilitację w postaci poprawnej rozgrzewki i odpowiednio dobranego treningu oraz nauczyłam go poprawnie siedzieć. Tyle wystarczyło, żeby zdjąć patologię z jego organizmu. A co sądzisz o Voodoo Floss? Słuchaj, jest to bardzo fajna technika, natomiast ona działa tylko na chwilę, tu i teraz. Jako forma rozgrzewki, na przykład poprawy mobilności, na przykład w stawie biodrowym przed przysiadem. Super, ale na pewno nie dawałabym to na początku osobom zaczynającym trening. Dopiero po pierwszym etapie, ponieważ osoba, która zaczyna trening, może zbyt agresywnie na wodę zareagować i nie będzie miała kontroli swoich mięśni. Często takie osoby nie kontrolują swojego organizmu, swojego ustawienia. Jeżeli je za bardzo rozluźnimy, to możemy doprowadzić u takich osób do kontuzji. Ale na pewno jest to fajny aspekt, żeby wodę działały nie tylko tu i teraz, i tylko zwiększały nam mobilność na przykład o ileś procent na stałe, no trzeba byłoby to robić kilkanaście razy dziennie. No i tutaj już osoby, które mają problemy z układem krwionośnym, gdzieś mają jakieś tendencje do tętniaków, ja na przykład mam ADPKD, wielotrobielowatość wielonarządową, jest to choroba genetyczna, której tak samo powinowactwo do powstawania tętniaków, no to ja już na wodę nie mogę pracować, tak? Już nie mogę blokować tej krwi i dawać wyrzutów tej krwi do danej kończyny, ponieważ może to się dla mnie nie do końca dobrze skończyć. Natomiast dla sportowców uważam, że to jest bardzo, bardzo fajna metoda i jak najbardziej można to stosować, ale jako wisienkę na torcie. Są inne techniki, na których pracuję, tak jak mówiłam, choćby ta rozgrzewka, która będzie pokazywała nam, jak ten zakres ruchu z treningu na trening będzie się powiększał. A w momencie, kiedy dochodzi stagnacja, wodę są naprawdę fajnym rozwiązaniem. Super. Wiesz co, to jakby podsumowując, bardzo mi się podoba ta koncepcja, że jak idzie się współcześnie do dietetyka, czy powiedzmy dobrego dietetyka, to on prosi cię najpierw o badania przynajmniej morfologię krwi albo lipidogram, prawda? Ja osobiście interesuję mnie morfologią krwi z witaminą D3, tak? czy nawet jak często mówię na wykładach, gdybym miał wybrać dwa jedyne jakieś takie czynniki, parametry, tylko dwa, jedyne dwa i nic więcej, to prosiłbym o glukozę i witaminę D3. Chyba tak, faktycznie. Glukoza, natrzo, witamina D3. Prawda? Więc jeśli dietetyk prosi cię o takie badania, przynajmniej już świadomy dietetyk, to tutaj fajnie jak trener personalny poprosi cię właśnie o być może morfologię krwi, ale tutaj fajniejszą tym aspektem, na który ty zwróciłeś uwagę, jest to, żeby zaprowadził cię do fizjo, tak. Co nie? Żeby sprawdzić, z czym masz problem, a później z czym on może pracować. Żeby specjaliści pracowali ogólnie nad dobrem klienta, tak? Czy mamy to holistyczne podejście do klienta. Moim zdaniem, żeby osiągnąć sukces treningowy, potrzebujesz czterech składowych. I właśnie w ten sposób uczę moich podopiecznych, uczę moich kursantów takiego podejścia. Jakie są to składowe? Pierwszą składową jest metodyka treningu. Odpowiednio dobrany trening, odpowiednio zrobiona rozgrzewka, odpowiednie programowanie naszego klienta. Drugą składową jest dieta, suplementacja i endokrynologia. Trzecią składową jest rehabilitacja, prehabilitacja, regeneracja. Zaś czwartą składową jest przygotowanie mentalne. Są to cztery pola, które musisz zapewnić po to, żeby twój sukces treningowy przeszedł szybko i bezpiecznie. I teraz tak, wyobraź sobie trenera, który jest zajebistym dietetykiem, fenomenalnie prowadzi wszystkich, zbija masę mięśniową, zbija tkankę tłuszczową, nabiera masę mięśniową, jest przygotowaniem trenera motorycznego i w ogóle ochach, jest psychologiem, a do tego jeszcze jest rehabilitantem. No nie ma takich osób. Potrzebujesz tych czterech składowych przecież. No i jakie jest wyjście? Znajdź sobie zarąbistą świtę, tak? I współpraca. I to jest klucz do tego, żeby twój klient był bezpieczny, do tego, żeby przychodziły szybko wyniki. I to jest też, ja na przykład uczę moich trenerów, słuchaj, to te cztery składowe, to jest twoje pole wyjściowe. Teraz ty się ukierunkujesz. Kurs trenera personalnego to jest początek. Tylko i wyłącznie początek twojej przygody. Teraz na tym kursie ja ci dam możliwość. Albo pójdziesz bardziej w dietetykę, albo pójdziesz bardziej w trening funkcjonalny, w prehabilitację.
albo pójdziesz bardziej w kulturystykę, albo w trening siłowo-wytrzymałościowy, albo będziesz pracował z kobietami w ciąży, albo będziesz odchudzał osoby otyłe, albo pójdziesz w przygotowanie mentalne, a wybierzesz sobie jedną z tych czterech składowych i zaczniesz się w tym kształcić. I teraz fajnie jest, kiedy jesteś na tyle świadomy, że jeżeli ja zajmuję się, powiedzmy, pracą z osobami otyłymi, otyłość powyżej 30%, tak? Ja zajmuję się takimi osobami, a przychodzi do mnie ektomorfik i z celem nabrania masy, ja tego nie wiem, jak to zrobić. To nie znaczy, że jestem kretynem, bo nie wiem, tylko ja się w tym nie specjalizuję. Ja mam inną specjalizację, ale nie, ja go wezmę, bo on przyszedł do mnie. To jest naprawdę bardzo brzydka tendencja wielu trenerów u nas. Ludzie nie potrafią dzielić się pracą. I z tego względu też trenerzy bardzo często mają złą opinię, wiesz? Bo biorą wszystkich, biorą każdego, nie do końca znają się na rzeczy i nie potrafią dzielić się swoją pracą, nie potrafią odsyłać klientów. A jestem przekonana, że jeżeli trener powiedziałby, słuchaj, nie do końca zajmuję się twoją działką, ale mam zarobić z tego kolegę, który cię poprowadzi. Na pewno taka osoba przeprowadziłaby mu kilka jeszcze innych chętnych, powiedziałaby, że ta osoba nie chce z niej zedrzeć pieniędzy, ale faktycznie się opiekuje. No i przede wszystkim trener, nieważne, czy specjalizujesz się w nabywaniu masy mięśniowej, zbijaniu tkanki tłuszczowej, czy cokolwiek innego, musisz mieć swojego dobrego rehabilitanta. Musisz. Dobrego masażystę, genialnego dietetyka. No i fajnie jest jeszcze mieć kogoś do przygotowania mentalnego. Ja posiadam taką świtę, jesteś jednym, jesteś członkiem, z czego jestem bardzo, bardzo tak, dumna. Tak, tak, będziemy współpracować. Jestem bardzo dumna z tego aspektu. Mam nadzieję, że spojrzysz na moją zapaloną kaletkę w Barkowie, gdzieś tam będziesz niedługo w Trójmieście. Już powiem się od miesiąca mnie na pierdziela. Myślę, no, że to ma połączenie z twoim pogłębionym lordozą w odcinku lędziowym, ale... Nie, to ma coś wspólnego z balanką wyciąganą, wiesz, i ucieczką z tego. Dobra, więc będziemy działali, słuchaj. Myślę, że będę w stanie coś zaradzić, ale nie obiecuję, zobaczymy. Więc mówię, jeżeli chodzi o te cztery składowe sukcesu, o specjalizację, o prehabilitację, są to tematy bardzo fajne, bardzo jeszcze często mało znane w środowisku trenerskim, ale coraz bardziej wychodzą na światło dzienne i mam nadzieję, że niebawem każdy z nas będzie patrzył na swojego podopiecznego holistycznie, pod każdym kątem, zwłaszcza w dobie XXI wieku, tego, że ludzie są coraz bardziej pokrzywieni, tego, że jedzenie jest coraz bardziej przetworzone, tego, że mamy coraz więcej chorób autoimmunologicznych i już na chwilę obecną, tak jak 50 lat temu wystarczyło troszeczkę wyczyścić dietę i lekko się poruszać i było fajnie, tak na chwilę obecną już trenerzy wiedzą, o czym mówisz, tak nie jest. Co drugi, trzeci przypadek jest taki, że mimo naszych wszelkich starań coś nie idzie, coś nie działa. Co wtedy należy zrobić? Przypomnieć sobie cztery składowe sukcesu i uderzyć w odpowiednią działkę, która nam może pomóc, żeby osiągnąć sukces treningowy. Dokładnie, super. No. I tym kończyłem podcasta. Powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć? Jeśli ludzie potrzebują więcej pytań, potrzebują pomocy, oczywiście linki podrzucimy pod podcastem, ale... Coś więcej, szkoleniatrenera.pl, Athlete Performance, tam ludzie będą mogli znaleźć zarówno opis mojej osoby, jak i możliwość kontaktu ze mną, ale przede wszystkim miasta oraz kursy, które proponujemy. Kadra w Athlete jest bardzo szeroka. Kursem głównym jest trener personalny, ale na chwilę obecną choćby ruszamy z dopingiem dla mózgu i ciała. Fajne bardzo szkolenie prowadzone przez Julę Gabor-Cichaczewską i Dominika Micha, coś nowego, jakaś innowacja. Pojawi się to już we wrześniu w Warszawie. Więc wszelkie tego typu informacje, nowinki, Athlete Performance, szkoleniatrenera.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja również, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć, trzymaj się.